Środowisko przyrodnicze, środowisko naturalne, całokształt ożywionych i nieożywionych składników przyrody ściśle ze sobą powiązanych i otaczających organizmy żywe. W jego ramach można wyróżnić następujące elementy: budowa geologiczna, rzeźba terenu, klimat, stosunki wodne, gleba i organizmy żywe. Jedną z zasadniczych właściwości środowiska przyrodniczego jest równowaga naturalna, która zachodzi, gdy odpływ i dopływ energii i materii w przyrodzie są zrównoważone. Środowisko społeczne. Względnie trwały układ jednostek, grup społecznych i innych zbiorowości ludzkich oddziałujących na rozwój, zachowanie się i aktywność człowieka. Szczególne znaczenie dla funkcjonowania jednostki mają takie składniki środowiska społecznego jak rozmieszczenie zbiorowości, decydujące o intensywności i różnorodności kontaktów międzyludzkich, wykształcenie innych jednostek i grup najsilniej powiązanych z daną jednostką, pozycja społeczna jednostek i grup, które mają wpływ na ekonomiczny i kulturalny poziom życia jednostki. Środowisko cywilizacyjne. Obiekty drugiej kategorii: domy, osiedla, lotniska, porty, sztuczne zbiorniki wodne i tym podobne. Środowisko kulturowe. Najczęściej rozumiane jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych, duchowych, symbolicznych, takich jak wzory myślenia i zachowania.